Film powstał dzięki wsparciu widzów. Jeżeli chcesz pozostać patronem kanału, w opisie filmu znajdziesz link do wsparcia projektu. Wojciech Kiełbiński był jednym z najmłodszych członków osławionej grupy Barabasza, która w konsekwencji przerodziła się w potężny gang pruszkowski. Był inspiracją dla pruszkowskiej młodzieży ze względu na statut, jakim cieszył się w grupie i bogactwo, którego szybko się dorobił. Wraz z Masą tworzył legendarny duet, lecz w pewnym momencie postanowił odwrócić się od dawnych kompanów, co w konsekwencji doprowadziło do jego tragicznego finału. Wojciech Kiełbiński urodził się w 1961 roku w Pruszkowie. Pochodził z dobrego i sytuowanego domu. Jego matka była szanowanym lekarzem trudniącym się ogólną medycyną pracy, natomiast ojciec jego był najprawdopodobniej inżynierem. Dobry dom jednak nie dał kolorowego dzieciństwa dla samego Wojtka. Jego ojciec miał zimną rękę w trakcie jego wychowania, nie oszczędzając go za wiele własnych niepowodzeń. Z racji tego, że Wojtek był szczupłej budowy, drobnym dzieckiem, nie był w stanie się bronić przed oprawcą. Konsekwencją tych awantur były ataki nerwowe, a finalnie padaczka na tle nerwowym, z którą Wojtek borykał się. Gdy miał problemy z pisaniem czy ogólną nauką, ojciec wymierzał mu kary cielesne. Jego matka wysłała go do specjalnego sanatorium. Później natomiast poszedł do technikum w Lipnie, gdzie uzyskał tytuł technika pojazdów samochodowych oraz ukończył maturę. Po powrocie ze szkoły osiedlił się z powrotem w Pruszkowie. Gdy już wrócił, zdoroślał, dużo ćwiczył na siłowni, interesował się sztukami walki. Wtedy też jego ojciec nigdy nie podniósł już na niego ręki. Pod koniec lat 80. w Pruszkowie mocną personą był Ireneusz P., pseudonim Barabasz, a także Janusz P., pseudonim Parasol, czy Czesław B., pseudonim Budzik. Byli to recydywiści, którzy żyli na co dzień z włamań do domów lub magazynów firm państwowych. Wojtkowi imponowało życie lokalnych bandytów i często kręcił się po Żbikowie, gdzie ci urzędowali i imprezowali. Zainteresował się wtedy ulicą i porzucił spokojne życie na rzecz rzezi mieszków. Nieznane są szczegóły przyłączenia się niespełna 20-letniego wówczas Wojtka, lecz został on jednym ze wspólników ówczesnych drobnych rzezimieszków ze Żbikowa, osławionej dzielnicy Pruszkowa. Gdy jego starsi koledzy włamywali się, on przeważnie stał na czatach lub obserwował okolice. Gwizdami lub krzykami informował ich o ewentualnym zagrożeniu. Wojtkowi imponowało takie towarzystwo, które nie pracując żyło bogato, ciągle imprezując i budząc strach wśród ludności. Jego towarzysze byli już znani w Pruszkowie, a on sam dzięki takim znajomościom mógł liczyć nie tylko na łatwe pieniądze, ale również na uznanie i wielki szacunek. W połowie lat 80. Kiełbasa, jak na niego już wtedy mówiono, był dość mocno ustawiony w środowisku pruszkowskich przestępców. W grupie nie było już tylko rasowych włamywaczy czy złodziei, były również osoby znane z przekrętów czy uczestnicy nocnego życia Warszawy. Wtedy też popularne stało się wydobywanie srebra ze starych klisz rentgenowskich. Również tym procederem zainteresował się Kiełbasa. Skupował i topił klisze, a największym paserem srebra był wówczas sam Wiesław Niewiadomski, znany jako dziad lub później jako wariat. Kiełbasa zarabiał na wszystkim tym, czym wówczas trudniła się ogólno pojęta przestępczość. Kradzieże, włamania, wajchy czy przekręty to były główne domeny dochodu w połowie lat 80. Wojtek poruszać się po Pruszkowie miał wtedy Mercedesem, ubierać się elegancko i szykownie.
budził szacunek rówieśników, jak i młodocianych adeptów życia podziemnego. Tak też poznał Jarosława Sokołowskiego, znanego jako Masa. Masa był posturnym mężczyzną, wychowanym na blokowisku, który swój krzes bojowy wśród lokalnych zakopiorów miał już za sobą. Kiełbasa zwerbował Masę jako swojego ochroniarza. Jednocześnie obaj blisko ze sobą trzymali i zaprzyjaźnili się. Nierozłączny tandem nazywano Masa i Kiełbasa, bo gdzie był jeden, był i drugi. Ta znajomość dla Masy była dużym awansem przestępczym. Zmiany ustrojowe, a także śmierć Barabasza sprawiły, że pruszkowskie role wiodące odgrywały takie postacie jak przede wszystkim Janusz P. pseudonim Parasol, Czesław B. pseudonim Budzik, Jacek Dreszcz pseudonim Dreszcz, a także bracia D., czyli Leszek nazywany Wańką oraz Mirosław nazywany Malizną. W 1989 roku wyklarowały się pierwsze struktury przestępcze, gdzie wiodącymi postaciami byli wspomniani wcześniej mieszkańcy Pruszkowa i Warszawy. To te osoby stanowiły trzon rozwijającej się bandy, która posuwała się coraz to do nowych i cięższych przestępstw. Wtedy też Kiełbasa oraz Masa dopuszczali się najlukratywniejszego przestępczego przedsięwzięcia, a mianowicie napadów na ciężarówki. Jak wspomina sam Jarosław Sokołowski, jego pierwszy skok, czyli napad, polegał na okradnięciu ciężarówki pełnej papierosów Prince. Wartość łupu wynosiła 960 tysięcy dolarów, a jego oraz Kiełbasy działka blisko 150 tysięcy. Ciężarówka ta należeć miała do osławionego Baraniny, czyli Jeremiasza Barańskiego, który wtedy wydać miał na nich wyrok śmierci opiewający na kwotę 50 tysięcy dolarów. Kiełbasa był najbliżej trzonu gangu Pruszkowskiego. Można by rzec, że stało się tak za sprawą jego silnego charakteru, oddania wobec wspólników, ostrości w podejmowaniu działań, ale przede wszystkim dzięki charyzmie, gdyż to nią odróżniał się od pozostałych bandytów czy recydywistów. Przez lata wspominany jest jako zawsze uśmiechnięty, żartujący facet, który potrafił przeprowadzić staruszkę na pasach, by po chwili ruszyć z pięściami na mężczyznę, który zajechał mu drogę. W maju 1990 roku majętny już i uznawany za jednego z najważniejszych ludzi w Pruszkowie Kiełbasa chciał zakupić nowego Mercedesa. W mieście roiło się od złodziei samochodów, którzy przed laty mieli styczność z samym Nikosiem w Niemczech, więc mieli również i możliwości, a także kontakty. Kiełbasa skontaktował się z niejakim Bogdanem G., pseudonim Małolat lub Młody, który wówczas dla ludzi z półświatka kradł i legalizował pojazdy w zamian za odpowiedni gradient finansowy. Kiełbasa, zainteresowany kupnem czarnego Mercedesa, zlecił mu to. Po jakimś czasie Małolat przywiózł samochód i pokazał mu go. Grymaszący Kiełbasa nie chciał go kupić, mówiąc, że auto jest w fatalnym stanie. Finalnie do transakcji nie doszło, lecz podczas spotkania w kawiarni Telimena Kiełbasa jednak chciał go kupić, więc znów skontaktował się z Małolatem. Wtedy też dowiedział się od niego, że samochodu nie ma, bo ktoś go ukradł, a sam Małolat jako złodzieja wskazał Kiełbasę. Konfrontacja słowna doprowadziła do tego, że Kiełbasa poinformował o wszystkim resztę pruszkowskiego gangu, a jako osoby uznawane za silne, ci postanowili sami wymierzyć karę. 29 maja 1990 roku miała nastąpić rozkminka pomiędzy Bogdanem G. oraz gangiem pruszkowskim. Małolat bał się tego spotkania, więc wziął ze sobą dwóch Rosjan jako swoich ochroniarzy. Miejscem spotkania był zjazd w leśną drogę przy trasie katowickiej. W pewnym momencie Małolat zatrzymuje się, a do jego pojazdu wchodzi Andrzej B. pseudonim Słoń oraz Janusz S. pseudonim Lulek, recydywiści i członkowie gangu pruszkowskiego. W pewnym momencie pruszkowiacy wskazują, aby on wraz ze swoimi ochroniarzami wjechał w las, a gdy kierowca odmawia, w pojeździe dochodzi do bójki, którą uchwycili pozostali pruszkowscy gangsterzy. Samochód z Małolatem, Rosjanami oraz pruszkowskimi gangsterami ruszył z piskiem opon, a za nim odsiecz w postaci pozostałych członków gangu pruszkowskiego. W pewnym momencie z auta Małolata wyrzucono Słonia oraz Lulka. Obaj mieli rany postrzałowe, a także zginęli na miejscu. Małolat zdołał uciec, lecz gang pruszkowski wydał za nim wyrok śmierci.
Na jego szczęście dobrze się ukrywał, gdyż wpadł dopiero w 2013 roku w Hiszpanii, unikając gniewu pruszkowskiej bandy, lecz nie unikając sądowego wyroku za podwójne zabójstwo. Cubasa zdobywał coraz to większy szacunek. Medialnie uważano go za szefa młodych gangsterów z Pruszkowa, a tylko w jego własnej podgrupie działało kilkunastu młodych gangsterów, gotowych na wszystko. On i jego grupa trudniła się przede wszystkim napadami na ciężarówki, okradaniem przemytników, ale również raczkującym wówczas handlem narkotykami. W 1992 roku wraz ze Zbigniewem Szczepanikiem, zwanym jako Simon, zainwestował w poważny interes, którym był totalizator Zielone Bingo. Biznes ten mógł być kluczowy w przyszłości, gdyż szerokie plany, które mieli gangsterzy, mogły sięgać wstępnych projektów hazardowych i dać monopol na ten segment rynku. W trakcie tworzenia Zielonego Bingo Cubasa bardzo mocno wszedł w egzekwowanie długów, a także stał się ochroniarzem Wojciecha P., warszawskiego biznesmena z branży deweloperskiej, który typowany był jako przyszły wiceminister budownictwa. Równorzędnie Cubasa rozpoczął handel narkotykami. W 1993 roku skradziono kilka transportów spirytusu należących do gangu Pruszkowskiego i gangu Ząbkowsko-Praskiego, liderowanego przez braci Niewiadomskich. Spór słowny przerodził się w otwarty konflikt, gdyż policja rozbiła rozlewnię alkoholu należącą do dziada. Plotka uliczna głosiła, że owe transporty miał przyjąć właśnie Cubasa z masą, przyczyniając się do otwartego konfliktu. W tym samym roku miało dojść do pierwszego konfliktu Cubasy z Pershingiem. Cubasa miał ponoć pokłócić się z nim o kwestie poglądowe, a co za tym idzie o idee, którymi się różnili. Wtedy też miało dojść do pierwszego, nieudanego zamachu na jego osobę. W bramie pod jego domem podłożono ładunek, lecz ten nie wybuchł i został zabezpieczony przez policję. Dodatkowo wtedy będący przyjacielem i wspólnikiem Cubasy Marek Czy, pseudonim Rympałek, odszedł od jego grupy i dołączył pod skrzydła Pershinga, co dodatkowo skonfliktowało ze sobą obu gangsterów. Finalnie, pomimo niesmaku dla dobra sprawy, gangsterzy zamknęli wewnętrzny konflikt. Pod koniec 1994 roku, według słów masy, Cubasa miał mocno uzależnić się od narkotyków. To też miało mieć wpływ na jego roztropne decyzje. Stawać się miał agresywny i nieobliczalny, a co za tym idzie, miał mieć bardzo wysokie ambicje. Cubasa w 1995 roku miał zakończyć znajomość z masą. Według masy ten nadużywał narkotyków, a co za tym idzie, przez to nie chciał być związany z tym, co Wojciech może zrobić w przyszłości. Wtedy też Cubasa miał konfliktować się z samym zarządem Pruszkowa, a także ponownie z Andrzejem Kolikowskim, pseudonim Pershing, oraz jego ważnym podopiecznym, czyli Markiem Czy, pseudonim Rympałek. Inna wersja mówi, że to sam Cubasa miał zrezygnować ze znajomości i biznesów z masą, przez poróżnienie się w interesach, a także przez brak poparcia ze strony zarządu Pruszkowskiego. Wtedy też miał oficjalnie odejść z grupy. W międzyczasie interes hazardowy nie wypalił, a służby udaremniły jego powstanie ze względu na fakt powiązań z gangsterami. Cubasa mógł również skonfliktować się z zarządem Pruszkowskim pod względem podejścia do życia i ewentualnej egzystencji w nim. Charyzma, którą posiadał, i inteligencja przewyższała prostych recydywistów ze Żbikowa. W momencie konfliktu miał zmienić front działania i związać się z Wiesławem Niewiadomskim, pseudonim Dziad, później nazywanym Wariatem. Niewiadomski już wtedy prowadził otwartą wojnę z Pruszkowem, a w szczególności z Pershingiem. Z gangsterami kojarzonymi z gangiem Ząbkowsko-Praskim czy gangiem Wołomińskim blisko związany był Mirosław Dąbrowski, znany jako Misiek z Nadarzyna. Cubasa i Misiek zaprzyjaźnili się, stali się wspólnikami i ich relacja była dość bliska. Według słów Miśka, Cubasa miał otwarcie mówić o konflikcie z gangsterami z Pruszkowa, w tym w szczególności z masą, którego miał się obawiać. W styczniu 1996 roku pod mieszkaniem masy na ulicy Kopernika 6 nastąpił zamach bombowy na jego osobę. Nikomu nic się nie stało, lecz podejrzewano o ten czyn właśnie Cubasa i Wariata. Według masy Wojtek spotkał się z nim i zarzekał, że nie dokonał tego, w co ten miał uwierzyć.
Oficjalny konflikt kiełbasy z Pruszkowem miał wypuchnąć wówczas, gdy policja zrobiła najazd na magazyn broni należący do Pershinga i Rympałka. O tym najeździe kiełbasa miał wiedzieć, lecz z racji waśni nie poinformował o tym ich. Od tego momentu nastąpiły sądne dni dla Kiełbińskiego. Przez pewien czas kiełbasa ukrywać się miał u Miśka z Nadarzyna. Ten drugi nawet miał zorganizować dla niego ewentualną ochronę od swojego dawnego przyjaciela, Nazara M., nazywanego Niedźwiedziem. Wojtek jednak, prawdopodobnie z tęsknoty za małżonką Małgorzatą oraz dziećmi, miał wrócić do Pruszkowa. Do domu wrócił 18 lutego 1996 roku, a nazajutrz postanowił wyjechać na zakupy. Był poniedziałek 19 lutego 1996 roku. Kiełbasa zamiast swojego luksusowego Mercedesa wybrał Nissana swojej żony i udał się na zakupy do lokalnego sklepu. Około godziny 10 rano, gdy opuszczał sklep i udawał się do pojazdu, z dwóch pojazdów oddano do niego strzały z broni automatycznej. Kiełbasa zginął na miejscu. Nie miał szans na przeżycie, gdyż kule najprawdopodobniej kalibru 7,62, czyli takiego, który występuje m.in. wśród AK-47, przedziurawiły go. Pierwszym podejrzanym był automatycznie Masa, który notabene sam przyznał się do tej egzekucji, chwaląc się Mirosławowi D., pseudonim Malizna, że zrobił porządek z kiełbasą. W toku późniejszego śledztwa, w którym Masa występował w roli świadka koronnego, wskazał on Marka Czy, pseudonim Rympałek, jako zlecającego, a jego ludzi jako egzekutorów w tym morderstwie. Medialni przeciwnicy Masy wskazują jego samego jako mordercę, lecz policja nie podjęła nigdy tego tropu. Finalnie morderstwo kiełbasy do dnia dzisiejszego nie jest rozwiązane. Pozostają więc domysły i domniemania.